doktorze, proszę powiedzieć, czym właściwie są szczepionki i jaką funkcję pełnią w naszym organizmie? Szczepionki są związkami, które mają za zadanie, związkami chemicznymi, pochodnymi bakterii lub ewentualnie wirusów, które mają za zadanie uaktywnienie naszego organizmu w zakresie obronnym przed daną chorobą. Tak można powiedzieć lapidarnie i w skrócie. Więc chodzi o to, żeby nasz organizm, czy ewentualnie młodego człowieka organizm, bronił się przed chorobami zakaźnymi najczęściej. Rozumiem. W ostatnich czasach szczepionki są tematem, który budzi kontrowersje i pojawiają się różne publikacje na temat szkodliwości szczepionek, ponieważ rodzice obawiają się autyzmu po takiej szczepionce. Proszę powiedzieć, czy mają ku temu powody? Myślę, że na pewno nie, bo z punktu widzenia naukowego nie ma takich jednoznacznych dowodów, że szczepionki są niewskazane, a w ogromnej większości przypadków są bardzo zalecane i wskazane. Dzięki temu nie mamy wielu epidemii, które były w przeszłości. Rozumiem. Więc dlaczego ludzie łączą chorobę dziecka ze szczepionką, określając to jako powikłanie po tym szczepieniu? Powikłania zdarzają się, ale to są marginalne rzeczy, znikomy wręcz, może nawet nie procent. Także to się zdarza, oczywiście. No, są pewne niewielkie przeciwwskazania do szczepień, ale to musi zadecydować lekarz, a nie rodzic. Lekarz, który ma wiedzę i który ewentualnie może zadecydować, no, chociażby w danym momencie na przykład jakaś infekcja jest przeciwwskazaniem do szczepienia, ale tak, to wszystkie gremia naukowe zalecają szczepienia. Dobrze, więc powiedział Pan, że szczepionki są bezpieczne. Proszę powiedzieć, czy zatem są skuteczne? W moim przekonaniu są skuteczne, tylko że tak jak mówię, no jest margines jakiś, gdzie akurat dana osoba źle toleruje szczepionkę. No to się zdarza, ale tak jak mówię, w ogromnym i w większości przypadków, w ogromnym procencie są skuteczne i bardzo nas chronią przed wieloma infekcjami i wieloma chorobami, które zagrażają wręcz życiu. Rozumiem. A jakie są takie najgroźniejsze choroby, na które należałoby się zaszczepić? No, wszystkie choroby wieku dziecięcego, które szczepimy i które były szczepione. W tej chwili choroby Hajnego Medina w Polsce praktycznie nie ma, a jeszcze z mojego rocznika wiele osób chodzi, które chorowały na chorobę Hajnego Medina. Poza tym wiele jest schorzeń takich, które wydają się niegroźne, jak na przykład współcześnie wirusy grypy, które mogą bardzo zaszkodzić zdrowiu, uszkadzając między innymi serce i prowadząc do ciężkich powikłań. I tutaj szczepionki na przykład na grypę są bardzo celowe i wskazane. Dobrze, a propos tej grypy, to jak chorobę przychodzi osoba, która została zaszczepiona i właśnie przychodzi tą grypę, to jak ona reaguje? No, osoba, która została zaszczepiona w odpowiednim momencie, bo to też trzeba raczej szczepić się przed sezonem grypowym, być zdrowym w tym czasie, kiedy się szczepi. No i osoba wtedy po 2 tygodniach mniej więcej narastają te czynniki odpornościowe, które w dużym, mówię, stopniu i procencie powodują powstawanie odporności na schorzenie, jak również w wielu wypadkach wręcz blokują infekcję. Także wiele osób starszych, schorowanych na inne schorzenia, jak się zaszczepi, to bardzo później pozytywnie reaguje na szczepionkę. Czyli szczepionki nie są złe. No, mówię, zdarzają się nieraz jakieś gorsze samopoczucia i to, że pacjenci źle reagują, ale to jest bardzo niewielki procent. Rozumiem, dobrze. Ostatnie moje pytanie będzie dotyczyło szczepień dzieci.
Czy myśli Pan, że rodzice, którzy rezygnują z tych szczepionek, robią swoim rodzicom większą przysługę czy krzywdę? Trudne pytanie. Myślę, że powinni jednak więcej mieć zaufania do medycyny i do tego, że nauka, która cały czas robi postęp, ma taką wiedzę, że rodzic no, nie ma tej wiedzy i myślę, że tutaj należy jednak szczepić. Więcej ja widzę korzyści niż jakichś ujemnych stron.